Dzień dobry, na werandzie podcast, godzina 6 rano to moment publikacji tego materiału, zachęcam do słuchania na bieżąco, tymczasem dzisiaj tutaj na werandzie Fundacji Sewing Sky jest Błażej Zawalidroga. Tak, witaj. Już się śmieję. Błażej, no znamy się już parę ładnych lat, powiem ci, że ostatnio nawet mówiłem świadectwo, bo kiedyś mnie napomniałeś w kontekście Żydów. I to tak mocno, no, widzisz, a ja pamiętam, bo ja jak się nawracałem, to wcześniej siedziałem mocno w teoriach spiskowych i coś tam na Żydów powiedziałem, a ty powiedziałeś, co ty mówisz? Bóg powiedział Abrahamowi, tym, którzy będą cię błogosławić, ja będę błogosławił, więc nie zatracaj swojego błogosławieństwa, coś takiego mi powiedziałeś i tak mnie to dotchło mnie, ale dopiero później dzięki mojej żonie tak w pełni to przyjąłem, no ale... Właśnie, jesteśmy razem we wspólnocie, jesteś jednym z liderów wspólnoty Głos Pana. Sorry, że tak od końca, ale jesteś też mężem, ojcem. Pracujesz jako kontroler jakości w firmie narzędziowej i jesteś właśnie w tej wspólnocie jednym z liderów znanej wspólnocie Głos Pana. Powiedz mi, jak to się stało, że dzisiaj nie zawalasz drogi Jezusowi? No wiesz, to tak wiedząc, że tu będę, to się zastanawiałem, od czego zacząć. Więc chyba tak jak na ewangelizacjach bywa czasami, że ludzie mówią, że nie chodzą do kościoła. Zastanawiałem się, dlaczego ja nie chodziłem do kościoła w ogóle. I to było bardzo prozaiczne, bo tak naprawdę przestałem chodzić do kościoła rok po komunii. To się wiązało z tym po prostu, że potem jest jakby ten biały tydzień po roku jakiś taki wznawiający i już mi się trochę nie chciało chodzić, jakieś zabawy na podwórku dziecięce, a tu był czas takiej komuny, więc specjalnie nikogo nie raziło to, że ktoś nie chodzi na religię. Wtedy to nikomu nie przeszkadzało. Tym bardziej, że mieszkałem z dziadkami, nie z rodzicami, wychowali mnie dziadkowie, więc też nie miałem takiej ojcowskiej ręki nad sobą. Mama też ze mną nie mieszkała, więc no miałem poluzowane trochę, więc jeżeli uznałem, że nie chcę chodzić, no to nie chodziłem. I po roku czasu był taki moment, że ja zapragnąłem znowu iść do kościoła na chwilkę. Znaczy na chwilę, w sensie iść na religię. To było jeszcze w salkach katechetycznych. I pamiętam, jak dzisiaj poszedłem, to był nie tydzień zapisów, pierwszy tydzień nowego roku, tylko jakby tydzień później. Byłem spóźniony o tydzień, żeby przyjść się zapisać. I pamiętam, jak idę środkiem tej salki do księdza i mówię, że chcę się zapisać na religię. I on zaczął na mnie krzyczeć, że jakim prawem ja w ogóle tu przychodzę, przecież tydzień temu były zapisy. Nie wiedział, że ja już nie byłem rok i tydzień. Chyba jakby, nie wiem, usłyszał, że mnie rok nie było, to chyba mnie tam ukrzyżował, nie wiem. Po prostu ja nie byłem tylko tydzień, nie? I tak na mnie krzyczał, pamiętam, przy tych wszystkich dzieciakach. I odwróciłem się napięcie i wyszedłem z kościoła. I on ze mną krzyczał, wracaj, nie? Ale też było, ja już byłem tak poraniony, że po prostu nawet się nie odwróciłem. Wyszedłem z płaczem stamtąd. Więc taki legalizm tej osoby spowodował, że ja na 30 lat opuściłem kościół. Więc życie bez kościoła, wiadomo, świat proponuje zupełnie inne wartości. Szczególnie dorastając, uciekłem w muzykę heavy metalową, różne takie rzeczy, gdzie spotyka się z innymi treściami, nasączonymi śmiercią, różnymi rzeczami, wiadomo o co chodzi. I te ze świadectwami, jakim Bóg nie jest. Pamiętam do dzisiaj, jak byłem fanem zespołu Metallica i czytałem wiele książek i ten frontman James Hetfield mówi, że miał matkę, która była bardzo wierząca, zachorowała i nie chciała przyjąć leków. Powiedziała, że Bóg ją uzdrowi. I ona umarła i osierociła tam tą rodzinę. I to też we mnie zapadło, że takie świadectwo z drugiej strony, no jaki Bóg w ogóle, co to za Bóg jest, nie? I to taki antyklerykalizm w ogóle we mnie jakby się zrodził. Trochę bezpodstawny, bo ja nie znałem księży. Nawet jak przychodzili, pamiętam, dziadkowie przyjmowali księdza po kolędzie, to chowałem się do szafy. To był właśnie taki mój rytuał raz w roku, że chowałem się do szafy. Czyli jakiś tam religijny byłeś. Tak, byłem, tak. Chciałem wyjść z szafy potem, ale no tak to wyglądało. Im dalej w las, tym kościół troszeczkę dalej.
lata mijały, ja na tym przysiąkałem. Co prawda wziąłem ślub kościelny, ale to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Bóg nie istniał w życiu rodziny, jednej, drugiej. I rzeczywiście było tak, że ja byłem już tak przysiąknięty tym, że nawet mieliśmy taki zespół. Ja tam grałem na perkusji w ogóle. I miałem napisać tekst. I pamiętam, że śmieję się z tego dzisiaj. To brzmiało tak, myślę o księżach. Potomkowie starych mumii, jedzie od was jadem trupim. To było coś po prostu w moim sercu niesamowitego. To była taka podstawa, którą ja już po prostu miałem w sercu. Przyjąłeś to jako tożsamość. Tak, to była moja tożsamość. I tak, żeby jakby nie przeciągać tego, też miałem ciągi, nie piłem alkoholu dużo, ale kiedy piłem, byłem agresywny, takie rzeczy, więc jakby przyszedł taki moment, że ten alkohol był za dużo i pod jego wpływem no, w rodzinie już nastąpiły takie scysje, że po prostu rodzina się rozpadła. Ja też po tym rozpadzie jakby już zupełnie czułem taką wolność. Uciekłem zupełnie w świat, zupełnie żadnych granic ze wszystkimi możliwymi grzechami, jakimi sobie można to wyobrazić. Wziąłem 6 kredytów, które przepuściłem przez rok. Musiałem potem sprzedać mieszkanie razem z babcią, z mamą. Iść do takiej małej klitki. Nawet nie starczyło na spłatę tych długów. No i było coraz gorzej. Też towarzystwo inne. Nie byłem jakby narkomanem, ale twarde takie używki też pojawiły się w życiu. I takim kulminacyjnym, pamiętam, momentem było to, że przyszedłem z 6-letnim synem do domu i byłem po całej nocnej takiej libacji też. Po amfetaminie chyba, pamiętam, i mama przyszła i coś chciała mnie powstrzymać, żebym nie wychodził z domu. Chciałem dzieciaka zostawić i wyjść. Pamiętam, ona miała raka, była po chemiach dopiero co. I pamiętam, że ją skopałem. Po prostu kopnąłem ją najpierw w brzuch, potem w plecy, poleciała na ścianę. I już wiedziałem, że już nie jest dobrze, nie? Ale mimo wszystko refleksji nad sobą jakiejś takiej głębszej nie przeprowadziłem mimo wszystko. I to życie tak trwało, dopóki spotkałem Olę i ona, dziewczyna, i ona jakby powiedziała, że zaprowadzi mnie do kościoła, nie? Że ona jest wierząca i że chciała, żebym ja też chodził. No oczywiście tam poszedłem raz, drugi, patrząc się w sufit, bo mnie to w ogóle nie interesowało. Bardziej tak dla niej, niż żeby cokolwiek zrobić. Ale za chwilę było kolejne takie wydarzenie, gdzie mimo wszystko próbowała i powiedziała, że w parafii jest kurs biblijny, chyba Ewangelia Świętego Łukasza będzie omawiana przez jakiegoś fajnego księdza, czy bym nie poszedł. No i ja z tym sercem właśnie, dlatego tak powiedziałem, że jak ono było nastawione w ogóle do księży i do kościoła, powiedziałem, okej, to ja pójdę, tylko musisz wiedzieć, że ja nie pójdę w takim celu, jakim ty chcesz. Ja jeszcze z czasów wcześniejszych no, interesowałem się starożytnym Rzymem, historią, miastem, osobami. To chyba było też, pamiętam, chyba Herod Wielki, taką książkę przeczytałem i tam było bardzo dużo o Judei i tych czasach Jezusa i tam było dużo o Jezusie i no to pisały osoby też niewierzące, więc one pisały w jakimś tam kontekście też datowania różnych rzeczy i pamiętałem bardzo dobrze, że te daty w Biblii i te, które gdzieś ktoś tam wyprowadza i stara się jakieś tezy udowodnić, no że to nie jest prawda, co tam jest napisane. I ja powiedziałem Oli, dobra, ja pójdę, ale pamiętaj, że wstanę i wszystkim powiem, że to jest nieprawda, że te daty się nie zgadzają, że to jest wymysł. I z takim nastawieniem serca tam poszedłem właśnie. Salka była wypchana po brzegi, tam wielu ludzi
Na początku było uwielbienie, ja nie wiedziałem, co to znaczy wtedy uwielbienie, co to jest. No podnosili ręce, modlili się jakimiś dziwnymi sylabami, nie wiedziałem, o co chodzi. Powiedziałem tylko Doli, trzeba ich wszystkich zabrać do wariatkowa, mówię. Przecież oni nie są normalni. No ale czekałem, aż przyjdzie prelegent, no bo wtedy będę mógł się wykazać. Oczywiście serce mi biło, bo to nie jest proste wstać wśród jakiegoś tłumu, który nie jest ci przychylny. Na pewno nie będzie ci przychylny. Ja myślę, że się Bogu podobało tak naprawdę. Że, autentyczność. Tak, że on będzie mógł to wykorzystać potem. Mm. Takie rzeczy. Ale rzeczywiście czekałem, no i ten przychodzi ten czas, ksiądz wychodzi jakby, rozpoczyna spotkanie i pierwsze zdanie, które mówi, że słuchajcie, będziemy mówić taką i taką Ewangelię, no ale Łukasz był lekarzem, różne rzeczy chciał bardzo dokładnie opisać, ale powiem wam, że nie wszystko się tam zgadza. No ja tak siedzę, tak już chcę po prostu napompowany do granic, już chciałem podrywać się z miejsca, no ale co powiem, że rzeczywiście nie, się nie zgadza. Wytrącił się argument. Wszystko, po prostu nie wiedziałem. No i tak usiadłem i mówię, kurczę, no to siedzę. No to już do końca przysiedzę, nie? Już może w trakcie mi coś przyjdzie, może cokolwiek, ale ksiądz mówił w taki sposób, że mówił o Jezusie, o kimś, kogo zna. I to mnie, nie powiem, że się nawróciłem, czy coś takiego, ale to było zafascynowanie takim, że rzeczywiście poruszało moje serce, że on mówi o kimś, kogo zna. I to był taki pierwszy taki Boże działanie we mnie wtedy. Zrobił ze mnie, ja się śmieję, że to jestem takim Pawłem trochę właśnie, że chciał walczyć, a zrzucił go z krzesełka, a nie z konia. To może, no bo tam nie było konia. Nie było przecież konia. On tam szedł, nie? Tak, tak, właśnie. No ale z krzesełka tak duchowo cię zrzucił nie? Z tego. No i co było dalej? Dalej, znaczy ja się nie nawróciłem. Oczywiście to był okres, w którym ja przez wiele lat codziennie piłem tak naprawdę. Czasami to było tak, że to były nie koniecznie takie dawki do zjazdu, ale rzeczywiście codziennie wstawałem rano z myślą, żeby się napić i kładłem się z myślą, żeby się napić. Jutro się napiję i szukałem wszelkich sposobności, żeby to zrobić. W pracy kradłem, bo też nie miałem takiej pensji, żeby codziennie to potrzebne. Już te przelałem, już, znaczy przepuściłem te pieniądze z tych kredytów. Z tych kredytów. Już nie miałem z czym zahandlować. No więc zacząłem kraść w pracy, tak. Miałem takie możliwości, dostęp do alkoholu, który mogę wynieść wtedy i to pozwalało mi na takie życie. I jakby mając ciągle w pamięci to zdarzenie z tego spotkania, ja po jakimś czasie dałem się namówić też, że jest na rekolekcję. Na rekolekcję REO, to był odnowy w Duchu Świętym tam w parafii, w Skierniewicach. I tylko może dlatego, że powiedziałem, że ten sam ksiądz będzie prowadził. Więc ja pomyślałem, że to mnie pociągnęło. Mówię, okej, to ja chcę jeszcze posłuchać tego człowieka. I rzeczywiście poszliśmy, zapisaliśmy się tam, to była pierwsza niedziela, żeby się zapisać. I pamiętam pierwszą rzecz, którą jakby od siebie wyrzuciłem, do Pana Boga powiedziałem. To był moment, kiedy ksiądz i dwóch jakichś chłopaków wyszło na podest i zaczęli uwielbiać. I oni zaczęli skakać, i oni zaczęli jakimś biegać przez tamburynem. I ja mówię, Boże, jeżeli Ty jesteś i oni rzeczywiście tak robią to dla Ciebie, to jeżeli ja uwierzę, to chcę robić tak samo. Tylko tak, nie? I okej, nie? I taki to było pierwsze coś, co powiedziałem do Boga. No oczywiście ten rekolekcje mają swoje jakieś tempo, jakieś spotkania. No powiem, średnio się angażowałem, w sensie po wyjściu. Zdarzało się, że ja potrafiłem przyjść też po alkoholu, też nie do końca trzeźwy. Na te spotkania też. Ale coś mnie do nich ciągnęło. I przyszedł moment wylania darów Ducha Świętego, modlitwa. I ten ksiądz mówi, jeżeli nigdy się nie modliłeś, a chciałbyś się teraz pomodlić i zaufać Panu Bogu,
to po prostu będziemy się teraz modlić i zostaw to Duchowi Świętemu. Ja rzeczywiście się nie modliłem tam w tych ćwiczeniach, Boże, 15 minut dziennie, przynajmniej wieczorem musisz uklęknąć i to zrobić. I rzeczywiście próbowałem. Nie wychodziło mi. Nawet kiedyś mama weszła i spojrzała mnie, zobaczyła mnie na kolanach i tak wyszła w ogóle przerażona, co tu się dzieje. I no, powiem szczerze, i znowu tak w sercu mówię, Jezu, wiesz, że się nie modlę, nie? Wiesz, że nie umiem, no ale chcę być z tobą. I więc mówi, no to nie wiem, jak nie wiesz, to pomódź się, nie? Powiedz aleluja, powiedz cokolwiek. No dobra, nie? Jestem taki prosty chłopak, no więc mówię, dobra, cokolwiek, no to powiem aleluja. Nie? I chcę powiedzieć aleluja, otwieram usta i mi ściska mi gardło fizycznie, język zaczyna mi biegać po podniebieniu zupełnie. Nie wiem, co się dzieje, nie mogę tego powstrzymać w żaden sposób. I płynie modlitwa, zaczynam mówić. To brzmiało trochę jak hebrajski, trochę jak... to nie było takie sylabizowanie. Ja też teraz... wydaje mi się, że się nie modlę tak na językach jak wtedy. To było zupełnie tak... zupełnie z góry. Nie mogłem przestać, to płynęło we mnie i to było niesamowite. I tak jak samo się zaczęło, tak samo się wyciszyło. Miałem zupełny pokój w tym, mimo to, że takiego, wiadomo... momentu zawahania, co to w ogóle jest. No i wyszliśmy z tego spotkania i Ola się mnie pyta, no jak było? Ja mówię, no nie wiem. Stało się to i to, nie? No i też wiem, że ona też nie była na to gotowa za bardzo, nie? Że aż tak. I na drugi dzień miałem drugą zmianę, pamiętam. Poszedłem, jest wystawiony Święty Sakrament tam na widoku z Kierniewicach. Mówię, no pójdę, pomodlę się. I uklęknąłem przed tym Najświętszym Sakramentem i mówię, Jezu, nie kocham Cię. Nie? Bo uklęknąłem i tam nic nie czułem. Nie? Też to, że umiałem się modlić, bo mogłem się modlić i modliłem się, to jednak miałem taką pustkę w sercu. Mówię, no nie kocham Cię, Jezu, nie? I wyszedłem. I wiem, że to może zabrzmi dziwnie, jak duch wstępuje. Rodzisz się, czasami niektórzy myślą, że jak modlisz się na językach, to rodzisz się na nowo, nie? Tak, że to tak. Już jest w ogóle... Że to jest znak już znak na pewno. Kompletny, już na jesteś pewno, święty. Nie? A tu nic po prostu, nie? I tak... Ale jak mówi, jak czytamy w Biblii, to tam jest takie zdarzenie, że Paweł spotyka ludzi modlących się, że Duch Święty na nich stąpił, a on mówi, że musisz się ochrzcić. On jak ochrzcić? Przecież my nie wiemy, że trzeba się ochrzcić, nie? I tak sobie uzmysłowiłem to kiedyś, że rzeczywiście Pan Bóg miał inny cel, jakby przygotować mnie na to, co potem Jezus zrobił dla mnie, nauczyć się modlić, żebym przychodził do Niego, bo rzeczywiście, no jak mógł Święty Duch nie przekazać Ci, że masz się ochrzcić, najważniejszą rzecz, którą ma zrobić, nie? To mnie zastanowiło i rzeczywiście, nie wszystko Bóg robi tak, jak my chcemy. I rzeczywiście wyszedłem i moje życie się nie zmieniło za bardzo. Próbowałem też modlić się, gdzieś tam jakieś rzeczy robić, gdzieś się do tego Pana Boga przybliżać, ale generalnie cały czas piłem, nic tak jakby się specjalnie nie wydarzyło takiego wielkiego. I przyszedł chyba, to był, nie wiem, maj. Ten 2009 rok, pamiętam. No i to był dzień czuwania odnowy Duchu Świętym w Częstochowie. I ja wiedziałem, że to jest, tylko ja miałem jakąś imprezę taką mocno zakrapianą i pamiętam, wstałem rano i nie wiem, po co ja wyszedłem przed Kastoramę i stał autobus. I ja mówię, kurczę, ten autobus, to oni jadą do Częstochowy, to przecież miałem jechać, nie? I poszedłem i wsiadłem do tego autobusu, mówię, kurczę, to ja wytrzeźwieję, 3 godziny jadę, nie? I spałem 3 godziny w tym autobusie do tej Częstochowy. Tam już troszeczkę, bo się ogarnąłem, no ale no to troszeczkę trwało, to tam gorąco, tam pod tymi murami trochę tam godzin trwa. I przyszła godzina 12, bo tam była msza. I no już taki byłem zaleczony, że tak powiem. Tak myślący już torami tym, wiem gdzie jestem, wiem już, że trochę wiem po co tu jestem i przyszedł czas komunii i to był taki moment, że ja pomyślałem,
wszyscy ludzie są tacy radośni, bo tam śpiewy, wszyscy modlą się, te ręce w górze uniesione, a ja mówię, że mogą go przyjąć w komunii, a ja mówię, no byłem rozwodnikiem, więc mówię, jest mi smutno, jest mi źle. I poczułem taki głęboki smutek, wtedy pamiętam, i spojrzałem w niebo i nawet nie zdążyłem zawołać nic. I to z serca. Masz takie doświadczenie Boga, nie? Który przychodzi. Ciężko to opisać i ciężko to przekazać, nie? Żeby, ale to było ciepło, które jakby gdzieś z serca, gdzieś z klatki piersiowej zaczęło się po całym ciele jakby rozlewać i czułem się kochany. I usłyszałem tak w sercu, Błażej, ciebie kocham, ja cię kocham. I wiedziałem, że to był Jezus. I to, co mnie uderzyło, że on powiedział po imieniu do mnie, nie? I upadłem na kolana i to był moment, kilka chwil. Ja wstałem jako rzeczywiście wtedy nowy człowiek, bo piłem prawie 6 lat, prawie codziennie. Od tamtego dnia po prostu nie muszę pić alkoholu, zupełnie jestem wolny od tego. Wolny byłem od różnych rzeczy, które też jakby innych rzeczy, które jakby nie zostały mi zabrane w całości, ale rzeczywiście przedkompleksowo. Jeżeli gdzieś coś wróciło tylko z mojej winy, nie? Że dałem przyzwolenie na to. I ja wsiadłem pamiętam do autobusu i mówiłem, że Jezus, moje nie tylko doświadczenie jego miłości, ale też kim on jest. Wiedziałem, że on jest przedwieczny. To było tak mocne przeświadczenie. A wiecie, że Jezus był zawsze? Do ludzi z odnowy. I co oni na to? No tak, tak. Spokojnie. No, musiałem dziwnie wyglądać generalnie. No i to było naprawdę, to był ten czas, kiedy ja już wiedziałem, że chcę za nim iść, nie? Że to jest droga, którą warto podążać. I rzeczywiście doświadczyłem jego takiej namacalnej obecności, Bożej obecności, która przemienia też serce, nie? No i jak tą drogą poszedłeś? Jak poszedłem tą drogą? Spotkałem, jakby po tym reo była opcja, że wiele, wiele dróg, taka wspólnota, a jednak chciałem być z tymi ludźmi, którzy tam tańczyli. Wiedziałem, że też ten ksiądz tam jest, więc uznaliśmy, że będziemy się spotykać na uwielbieniu. To było jakieś, chyba, nie wiem, czy to były wtorki od razu w auli tam, że będziemy się spotykać i będziemy modlić się, uwielbiać Boga za to, kim jest, to, co zrobił, i poza tym nie mamy innej opcji, nie? I rzeczywiście ta droga zaczęła mnie stawiać w miejscach, w którym się w życiu nie spodziewał, że będę, bo my zaczęliśmy jeździć w jakieś właśnie miejsca, gdzie mogliśmy mówić o Jezusie. Pamiętam, była taka ewangelizacja Łowicza, gdzie wyszliśmy na miasto wieczorem i mogliśmy głosić. Pamiętam też wtedy to było takie zdarzenie, że wyszliśmy właśnie do parku jakąś późną porą, to już była chyba po 21:00, i spotkaliśmy grupę młodych ludzi, takich zakrapiali alkoholem ten czas. No i podeszliśmy, chcieliśmy powiedzieć coś o Jezusie, jakąś dobrą nowinę im, o wolności, a oni mieli, że mają wolność, że zobaczcie, mamy alkohol, mamy rzeczy różne, które możemy robić, nikt nas nie może zatrzymać w tym. I ja wtedy do tej głównej osoby, która tam jakby najwięcej mówiła, jakby prowadziła tą rozmowę, mówię, daj mi kubeczek plastikowy i nalej mi do pełna czystej wódki. I wziąłem do ust, nawet spróbowałem i wylałem na ziemię i powiedziałem, to jest wolność prawdziwa. I zacząłem mówić swoje świadectwo, że piłem przez tyle lat i w jednej sekundzie Bóg to zabrał, tak? I że nas kocha. I ta rozmowa, pamiętam, się wtedy dobrze potoczyła. Oni też byli wsłuchani. Taka jeszcze jedna rzecz z tego, to było nawet zabawne. Wcześniej, przed tym wyjściem, był koncert ewangelizacyjny i tydzień wcześniej na modlitwie ktoś mi powiedział, że ma słowo do mnie, do Boga, od Boga. I mówi, no okej, okay, no,
masz śpiewać. No to super, właśnie 2 godziny śpiewałem, tak pomyślałem, ale dzięki za słowo, nie? I jesteśmy tam właśnie pod tą sceną i pada takie stwierdzenie, że teraz będziemy się za siebie modlić. No dobra, no to pierwsza osoba z brzegu, położyłem rękę na nią. To był chłopak o kulach, z kulami i on, no to ja wszystkie te charyzmatyczne formułki zaczynam tam opowiadać nad nim, nie? A nagle słyszę w głowie, zacznij śpiewać. I zacząłem śpiewać. Jak tylko otworzyłem usta, zniknął mi z radarów, nie? Kule się złożyły i miał spoczynek. To był pierwszy spoczynek, za kogokolwiek modliłem, nie? To też Bóg też jak mnie do tego przygotowywał, jak mam zrobić. I znowu śpiewać, znowu uwielbiać. To jak wiedziałem, że to jest to miejsce, w którym Bóg chce mnie używać, już abstrahuję od tego, że potem chcieliśmy pomodlić za jego nogi, więc mówię, weź się go tam dalej, nie? I chodź, rzuć kulę i chodź. Nie? I on szedł bez tych kul i podbiegli jego koledzy i zaczęli krzyczeć, zostawcie go, on ma charyzmat cierpienia. Co tam się działo? Naprawdę. No to nieźle. No, byliśmy, wszyscy na nas patrzyli, co tam się dzieje? Zbiegowisko się zrobiło, oni krzyczą, ten chodzi. W ogóle nie, my też nie wiemy już, jak się zachować, ale to takie ewangelizacyjne, ciekawe sytuacje się zdarzają. Jeżeli coś się dobrego dzieje, jeżeli Ewangelia jest głoszona, to możemy spotkać się z dziwnymi zachowaniami też, bo pamiętam, kiedyś poszliśmy w Skierniewicach, kiedyś jeszcze były takie salony gier i w rynku był taki 24/7 i poszliśmy chyba z Marcinem, dwoma Marcinami weszliśmy tam, no i wchodzimy i widzimy tak, ciemno, tam alkohol na stołach, kątem oka widzę ścieżka jakiegoś białego proszku na stoliku. No widać, że to półświatek był. To nie byli przypadkowi ludzie, bo tam nie za bardzo nikogo innego nie było, tylko no i zaczęliśmy tam głosić. Oni najpierw chcieli nas pobić, albo myśleli, że jesteśmy świadkami Jehowy. A nie, wy jesteście nasi, nie? No to jesteśmy wasi. No to zaczęliśmy głosić. Pozwolili nam głosić, bo nie jesteśmy świadkami Jehowy. No i okej, szło różnie, tak? Jedni się śmiali, jedni dyskutowali, jedni słuchali. Czyli oni byli katolikami, tak? Tak, oni byli katolikami, no, oni byli pięknie, nasi. Pięknie. Tak. No i było takie ciekawe zdarzenie, bo ta pani, która tam jakby prowadziła, siedziała w takim okienku i wyszła do nas i mówi, przestańcie zakłócać porządek, ja dzwonię po policję. Gdzie tam wszystko tam... To wszystko można było powiedzieć, ale że tam jest porządek, nie? Że kogo jak kogo. Jak policja by przyjechała, oni się spojrzeli na nią. Tak, chyba z tej policji. No to było naprawdę takie. Ona się mniej bała tych ludzi, którzy ewidentnie mieli na bakier z prawem, niż że my przychodzimy z dobrą nowiną, nie? To było zakłócanie porządku. No w tym miejscu duchowo na pewno tak. No na pewno. No także... Zdarzają się też zabawne sytuacje. Chociaż nam nie było do śmiechu tam za bardzo, ale... No a jesteś liderem też służby ewangelizacyjnej w naszej wspólnocie. Co było takim zdarzeniem, które ci pokazało, że to ma sens? Zabawne jest to, że ja na pierwszej ewangelizacji nie byłem, bo to pamiętam, jest nawet na YouTubie taki filmik krótki w takiej zimowej scenerii, że pierwszy raz się w ogóle postanowiliśmy, że się zbierzemy na rynku i wyjdziemy, mnie wtedy nie było, ale potem już na następnych byłem. I to chyba to doświadczenie, o którym wcześniej mówiłem, nie? Że warto głosić to z Lublina. Z tą dziewczyną. A ja nie wiem, czy to przez nasze techniczne rzeczy poszło, więc może powtórzmy. Dobra, to tak, to było. To się wzięło stąd, że byliśmy kiedyś w Lublinie. Tam to było Boże Ciało i miało być o 18 godzinie, z tego co pamiętam, koncert uwielbienia i wystawienie Świętego Sakramentu i dalej jakby cały program miał się tam toczyć. I my byliśmy tam dużo wcześniej, byliśmy około 12 tam na placu, tam już się sprzęt rozstawiali się muzycy, już coś zaczęli grać.
Więc ja jakby taki, mieć w takim sercu uwielbieniowcem, więc już pierwsze takty czegokolwiek, więc już zacząłem uwielbiać, skakać, tańczyć. Tylko zrobiłem to sam. Na środku tego plapu, z tego, ludzie siedzieli na murkach, patrzyli się. Pamiętam, ktoś przyszedł, powiedział, no jeżeli rzeczywiście Bóg jest, to masz z ciebie niezły ubaw, nie? I mi poszedł z tym, jak mnie zostawił. I przyszedł wieczór i już szykowaliśmy się do obchodów w ogóle, do koncertu. I ktoś mnie puka w ramię i mówi, że cieszę się, że cię odnalazłem, że cię spotkałem tutaj. I nie wiedziałem, nie kojarzyłem, to jakaś dziewczyna i mówię, ale czemu? Coś się stało? I ona mówi, tak, przychodziłem tędy w południe, szłam popełnić samobójstwo, ale przystanąłem, zobaczyłem, jak tańczysz, co robisz tutaj i uznałem, że życie nie może być takie złe, na jakie wygląda, skoro są ludzie, którzy potrafią coś takiego zrobić. I to było, pamiętam, godzinna rozmowa głoszenia dobrej nowiny Jezusie. Nie miałem kontaktu już potem z tą dziewczyną, ale wiedziałem, że nawet ja nie muszę nawet mówić, żeby nieść Jego obecność, żeby głosić. A to dopiero jak otworzysz usta do kogoś, tak, i zaczniesz mówić to, co Bóg dla ciebie zrobił. I te wszystkie potem historie i zaangażowanie się w ewangelizację jako taką, to chyba to był taki zaczyn, że warto, nawet jeżeli to są najprostsze środki, jeżeli jesteś nawet niezdolny do tego sam siebie, bo ja przyznam się szczerze, nie mam takiej pełnej odwagi. Kiedy muszę, bo wiem, że jestem liderem i nikt tego nie zrobi, więc po prostu to robię. Mam to w sercu, ale codziennie rano, jak wstaję w sobotę, bo mamy w sobotę ewangelizację, to im bliżej do wyjścia, to mi w gardle jakby staje gul i wiem, że muszę iść. Nie? Też tak brzydko muszę. Ale kiedy już też jestem z braćmi, z siostrami, kiedy już się spotykam, też wiem, że nie, że wychodzimy i że wspieramy się, że to jest wspólne działanie, że to naprawdę ma moc działania. Dlatego Jezus wysyłał po dwóch. No właśnie. A nie idziemy sami. Tak. No ale to, co mówisz, nie, że to przychodzi trudno, ale później naprawdę są tego owoce. Także takie owoce, które nie tylko w innych życiu wyrastają, ale i w naszym, nie? Że to jest naprawdę taki power dla naszego duchowego życia. I tak naprawdę chrześcijanin, który nie dzieli się Ewangelią, to on obumrze w końcu. Jego wiara obumrze. Powiem też, że ze swojego doświadczenia, jak łatwo właśnie jest mi wejść mimo wszystko w ewangelizację z kimś, niż kiedy jestem sam. Miałem takie zdarzenie, że jeżdżę do Warszawy codziennie w pociągu i Bóg mi zaczął pokazywać, że mam głosić w pociągu do wszystkich. I stanąłem, no to nie jest dobry pomysł, nie? Żebym ja teraz po prostu tak stoi do wszystkich zaczął mówić. Bóg mi coraz bardziej to pokazywał, jakby przynaglał mnie do tego. Mało tego, ja mówię, jak kogoś będę miał w tym pociągu, to tak zrobię. I patrzę i w przedziale siedzi koleżanka ze wspólnoty. I mówię, no to jest znak. Ale oczywiście nie dałem rady. I na drugi dzień widzę wpis tej koleżanki. Słuchajcie, niesamowite zdarzenie. Wysiadłam z pociągu, tym, którym ja jechałem, miałem głosić do wszystkich, i wsiadłam do autobusu, a tam wstał chłopak i zaczął do wszystkich w autobusie mówić. Pierwszy raz mi się to zdarzyło i byłam tak zbudowana i tak głosiliśmy. Ja mówię, jeżeli ty nie pójdziesz, to zobacz, nie? Bóg sobie zawsze znajdzie kogoś innego, nie? Ale to nie znaczy, że mamy nie głosić. Właśnie, nie? Właśnie. I to jest niesamowite, bo ja sobie znajdę kogoś innego, ale pokazało mi, że to on mówił, nie? Że to był taki znak, że to było przynaglenie od niego i powiem szczerze, już mi się zdarzało. Na ewangelizacjach jeździliśmy w pociągach relacji, nie wiem, z Kierniewicy Żerardów czy Grodzisk. Idziemy pociągiem i głosimy. Stajemy w przedziale, jeżeli jest przedział zamknięty, to wchodzimy, jeżeli są takie otwarte, to mówię do wszystkich, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć
dobrą nowinę. Nie wiem, czy jesteś w takim miejscu, czy w takim. I to jest bardzo dobre, bo ludzie nie mogą uciec. To jest niesamowite, że to są najlepsze momenty. Albo zdarza się, że na poczekalni pełnej ludzi mi się dobrze głosi. Na przykład stanąć na środku i przy kasach biletowych powiedzieć coś. To czasami jest łatwiej niż podejść do kogoś tak face to face, jeden na jeden. No ale czujesz, że się nadajesz do takiego przemawiania? Tak, tak. Jeżeli nie jestem sam tam, chociaż zdarzało mi się zapraszać na naszą mszę kiedyś ludzi na przystanku, też mówiłem do wszystkich i to było zabawne, bo jedna pani mówi, proszę księdza. Dobrze, nie? Tak, ludzie myślą, że jak ktoś mówi o Jezusie, to musi być ksiądz, nie? Zupełnie. Nie są przyzwyczajeni. Nie, że byłem po cywilnemu zupełnie ubrany. Ale przełamywanie się to jest coś w takich sytuacjach, które mi przychodzi już dużo łatwiej. Nie? No, ale zobacz, ta historia pokazuje, że Bóg sobie znajdzie kogoś, a z drugiej strony też są momenty, kiedy on mówi, no ja mam was. Tak, mam tylko ciebie. No. Nie wiem, czy to się nagrało wtedy. Nie, nie nagrało. Więc to możesz powtórzyć. Tak, tak. Właśnie byliśmy z Mocnymi w Duchu w Łodzi na ewangelizacji w Galerii Łódzkiej i tam najpierw podchodziliśmy do jakichś pojedynczych osób i zobaczyliśmy grupę 5 osób na sofach sobie siedziało i byłem z taką dziewczyną, która była pierwszy raz właśnie tam od nich i mówi, nie Boże, nie, nie, ja to się nie nadaje do takich rzeczy, ja to mogę porozmawiać coś z jakąś osobą, coś go poprowadzić gdzieś w dłuższej rozmowie, ale tak, żeby do grupy ludzi mówić, to jest dla mnie za duże, jestem pierwszy raz. I zrobiłem w tył zwrot i usłyszałem, że tak w sercu, że nie mam nikogo innego tutaj, żeby oni usłyszeli o mnie. I mówi, Ola, musimy iść, nie? I no niesamowite to było, jak przez nią tak naprawdę, bo ja usiadłem koło takiej zadeklarowanej satanistki, tak powiedziała. Ciężko mi się z nią bardzo rozmawiało. A Jola, ta jej rozmowa płynęła i przez to, jak ona dotarła do jednego człowieka, on zaczął świadczyć o tym i wszyscy zaczęli dookoła słuchać. I wtedy już mogliśmy się pomodlić za nich. Bóg naprawdę przyszedł z taką łaską. Też burzenia murów, co do kościoła, co do samego Boga, to było niesamowite. Właśnie bardzo często jest tak, że rzeczywiście jesteśmy tymi robotnikami, których nie ma za dużo i Jezus, nawet jeżeli my gdzieś nie domagamy, to On dochowuje wierności i może zrobić wszystko, co chce przez nas. Więc nie mów, że nie dasz rady, pójdź i zobacz. I zobaczysz może, że się udało, no albo i nie udało. Czasem właśnie ostatnio we mnie to pracuje. Pewne są takie momenty, kiedy właśnie coś się nie udaje, tak jak na tym nagraniu nam się okazało, że w pewnym momencie przestały mikrofony nagrywać. No i takie pytanie, które zawsze mam teraz w sercu. Pytanie, czy to dobrze, czy źle? Bo może dobrze. Że przestało nagrywać? No ja nie wiem, może coś z tego wyjdzie takiego, że wiesz, przez to, że tak się stało, przyjdzie jakieś natchnienie i słowa, które powiemy inaczej, one bardziej trafią do tych, do których mają trafić. Ja tego nie wiem, ale może tak być, nie? Więc nie ma co się łamać. Tak. I trzeba po prostu zakasać rękawy i dalej pracować, nie? Tym bardziej, że szczególnie Bóg chce do ciebie mówić w czasie ewangelizacji. To jest taki... Kiedy ty już rozkładasz bezradnie ręce i nie jesteś w stanie dotrzeć, nikt cię nie słucha, albo sam czujesz, że nic nie dajesz takiego, co byłoby wartościowe, to Duch Święty przychodzi i wielokrotnie mówi do ciebie. Pamiętam taką sytuację z takim mężczyzną na Zadębiu, żeśmy szli ulicami. W Skierniewicach. W Skierniewicach, tak. I on słuchał, dużo mówił, ale ja czułem, że nie niesiemy tego, nie dotknęliśmy sedna sprawy, bo czasami słuchanie samo w sobie jest bardzo wartościowe, nie musimy niewiele mówić tak naprawdę, ale rzeczywiście czułem, że coś jest za płytko, nie? Że warto, żeby on coś usłyszał więcej. I chciałem się wsłuchać, mówię, Duch Święty, powiedz mi, o czym mamy rozmawiać. I on mi powiedział tylko jedno słowo, Tomek, nie?
I ja mówię, dobrze, dobrze. Mówię, tak przerwałem mu na chwilę, temu panu i wierzę, że Bóg chce, żebyśmy porozmawiali o Tomku. I on zaczął płakać. I mówię, ale co się stało? On mówi, że Tomek to mój najstarszy syn, który umarł. I to zmieniło w ogóle przestrzeń rozmowy, treści. Zaczęliśmy się modlić i widać, że Bóg pracował. Nie? I to wielokrotnie są takie najprostsze rzeczy. Mieliśmy też ewangelizację po domach. Ksiądz proboszcz też zarządził, że chodzimy ulicami od domu do domu. Jak świadkowie. Jak świadkowie. Tylko, że z legitymacjami z parafii. Nie chcieli nas wpuszczać. No, mało tego, świadkowie Jehowi to wykorzystywali. Tak. Szli pod płaszczykiem, że to katolicy. Przychodzili na mszę, mówili, że słuchali, o której my wychodzimy, o której gdzie będziemy, na jakich ulicach i przyjeżdżali godzinę wcześniej i dzwonili. I było potem już ciężko. To jest bycie przebiegłym. No to jest... Też potem zastanawialiśmy się, czy można to jakoś zmienić, ale nie chcieliśmy tego zmieniać. I pamiętam też, takie właśnie małżeństwo stało i zaczęliśmy tam, nie chcieli nas puścić do domu, no, że nie mają czasu, że to, że tamto. I ja widzę, mam obraz Jezusa, który daje im kwiaty, nie? I tak, dobrze, to już idziemy, nie będziemy państwu przeszkadzać, tylko chcę wam powiedzieć, że dziś Jezus wam tak chce pobłogosławić, w ogóle wręczę wam kwiaty, nie? I oni byli w takim szoku, a mamy dzisiaj 50. rocznicę ślubu. I zaczęli z nami rozmawiać, że to niemożliwe, nie? Możliwe, to po prostu Bóg was widzi piękno waszego małżeństwa. Ty wszystko wtedy możesz powiedzieć tak naprawdę, jak wlać nadzieję w serce. Także rzeczywiście są blisko Boga i oni razem, jako cokolwiek możesz powiedzieć wtedy, już oni są otwarci. No to jest to, nie, że to są takie słowa poznania, tym żargonem naszym, jak się charyzmatycznym mówi, ale Bóg ci pokazuje coś, co niby jest błahe, ale jest kluczem do serca człowieka, nie? I to jest klucz też w ewangelizacji, żebyśmy szli z miejsca słuchania go, a nie po swojemu tylko. Nie wiem, może powiem jakąś herezję, ale my się troszeczkę chyba bardzo zafiksowaliśmy na kerygmacie. My czasami chcemy głosić kerygmat, a nie Jezusa. Chociaż on jest świetny, bardzo pomaga, ale zauważyłem, byliśmy na różnych ewangelizacjach takich i słyszę rozmowę dwóch ewangelizatorów, do którego punktu kerygmatu doszedłeś? Nie? To tak jakby ludzie spotykali robotów, nie? Albo korpo szczurów, którzy muszą spełnić cele. No to też jest coś, czego się musimy nauczyć w trakcie, nie? Że naprawdę pierwszym głoszącym jest Duch Święty, a nie my. Tak, do tego dla mnie jedno wyjście na ulicę jest więcej warte niż wiele różnych kursów, bo to ci pozwala popełnić błąd nawet, nie? Ale cię uczy, nie tylko uczy, ale też pozwala ci się zachować lepiej, nie? W takiej samej sytuacji albo zrobisz coś takiego, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Nie usłyszysz tego samego. Sytuacje są inne. Po prostu trzeba iść i głosić. No, byłem raz na takim kursie właśnie, prowadzonym przez faceta z Indii chyba, czy tam, już nie pamiętam, Indie, Bangladesz, nie wiem, taki świecki misjonarz, który od lat w kościele katolickim jest właśnie świeckim misjonarzem z żoną razem i on właśnie przyjechał na ten kurs. Ja mogłem być tylko na początku, więc poszedłem zobaczyć, jak on głosi, co tam opowiada, a on zrobił tak, słuchajcie, idziemy na ulicę głosić Jezusa, idźcie. I w ogóle zero przygotowania, zero czegokolwiek. No i wracamy, nie? I większość tych ludzi to była zbita z tropu, bo w ogóle oni mówią, no ja nic nie wiem, nic, nie wiem, co mam mówić i tak dalej. No i jak oni wrócili, to on mówi tak, no słuchajcie, właśnie o to chodziło, żebyście tacy wrócili, bo to jest doświadczenie ewangelizacji, że możesz wrócić zbity z tropu, możesz wrócić wyśmiany, prześladowany i musicie znać ten smak i mimo tego dalej to robić. I teraz wam powiem, jak to robić, a robić to z Duchem Świętym. Macie go słuchać i iść. No i tak, to było taka terapia szokowa trochę, nie? Ale właśnie on zaczął od wyjścia na ulicę. To po ludzku to jest od tyłu, nie? Ale już te wszystkie blokady, które ludzie mieli, one niejako zostały przełamane, bo oni musieli podchodzić do tych osób, nie? Nie wiedzieli, jak zagadać, ale próbowali, więc pewne już ograniczenia zniknęły. No często zaczynamy głosić od ostatniego punktu kerygmatu, czyli od zaproszenia do wspólnoty, bo idziemy na przykład z ulotkami. Tak.
na mszę, na, do wspólnoty, na kurs alfa, jakikolwiek. Nie? Tak. Zaczynamy od końca czasami. No. Nie możemy tego zaszufladkować, żeby ma być tak, tak, tak i tak. No. To Bóg zna. Ja pamiętam taką sytuację, właśnie też co nad Zalewem w Skierniewicach chodziliśmy i przyszliśmy do gościa, znaczy do ekipy całej i oni nie chcieli w ogóle słuchać nas. Ja mówię, tam powiedziałem jakieś świadectwo, jakiś tam kerygmacik wkręciłem, no ale widzę, że to jak od ściany, nie? I mówię im, wiecie co, a boli was coś? Boli was coś? Nie? A oni tak na mnie, co? Ja mówię, no boli was coś? Bóg uzdrawia, boli was coś? A oni mówią, no, jeden typ mówi, wstaje, mnie boli kostka, nie mogę normalnie chodzić, kuleje, nie? Ja mówię, to dawaj się pomodlimy, nie? A wcześniej się modliliśmy i miałem takie słowo, że będzie chłopak, który ma na imię Artur i będzie miał coś z prawą nogą, chyba, prawa chyba to była. No i ja pytałem, jak masz na imię? On mówi, Artur. Ja wtedy już wiedziałem, że po prostu Bóg to zrobi. Już byłem tego pewien, bo już to powiedział. Jeszcze powiedział w taki sposób, że tego nie za bardzo zapisałem, czyli w taki sposób, gdzie ja jestem kasztanem i potrafię nie usłyszeć, w sensie słyszę, ale udaję, że nie słyszę. No co ty, to przywidziało mi się. Ale jak on powiedział to słowo, to już wiedziałem. No i pomodliliśmy się za niego i on tak pomacał tą kostkę, zdjął to, co na niej miał, tam jakiś usztywniacz i fru, i pobiegł, nie? I wszyscy patrzą na nas, my patrzymy na nich, nikt nie wie, co się dzieje. I on po chwili wraca i mówi, no... Nie wiem, co się stało, ale zostałem uzdrowiony. Ja mówię, no Bóg cię uzdrowił, stary. No i tamci w ogóle patrzyli na nas jak na debili, więc poszliśmy sobie dalej. I po chwili dostaję, czuję, że wibruje mi telefon w kieszeni. A tam jeden z nich mnie znał ze starych czasów. Napisał mi na Messengerze, ej, stary, wróćcie tu. I my wracamy, a oni... On twierdzi, że naprawdę to się stało, że Bóg go naprawdę uzdrowił. Módlcie się za nas. Ja mam to, ja mam tamto, ja mam tamto. I też ich serca się otworzyły na to, żeby w ogóle usłyszeć. I pamiętam, kiedyś miałem taką akcję, że spotkałem ich tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie później. Wychodzę z jakiegoś bloku, a oni tak spojrzeli na mnie, widzą mnie i mówią, ty jesteś tu teraz potrzebny. Tam na górze był samobójca, my go ganiamy, żeby nie skoczył. Nie? I wjechaliśmy na górę, na wieżowiec, szukaliśmy tego samobójcy. No zniknął. Co prawda nie poleciał w dół, więc chyba się rozmyślił. Ale te chłopaki mnie zobaczyli. Może, ale te chłopaki mnie zobaczyli od razu w ich głowie, nie? Że ty musisz mu głosić dobrą nowinę. Nie? I byli takim tym. Gdybyśmy go znaleźli, to pewnie by się dostało. A tak to, no to im trochę jeszcze pogłosiłem. No ale właśnie to jest to, nie? Że Duch Święty różnymi drogami prowadzi w tej ewangelizacji. Ale myślę, że wiesz, jeszcze ważne jest, żebyśmy skończyli taką rzeczą, bo powiedziałeś, że jesteś rozwodnikiem, nie? I teraz już to hurdur niektórzy mają. Jak to się stało, że dzisiaj głosisz Ewangelię i co, komunię jeszcze pewnie przyjmujesz? Tak. Niemożliwe. No, skorzystałem z łaski bycia w kościele, które ma władzę. Ale nie, tak naprawdę no, był czas takiego rozeznania, zobaczenia w punkcie mojego nawrócenia, jak to wygląda. Wyglądała sprawa tak, że pierwsza żona już była w innym związku oficjalnym, małżeństwie, jak zwał. Były, już pojawiły się dzieci, więc był taki zamysł, co dalej z tym, tak? Czy wchodzić w życie tych ludzi, tak? I czy samemu, nie wiem, żyć inaczej. No więc... Postanowiłem to uregulować, więc zdałem się na kościół. Złożyłem papiery. Tak jak miałem w sercu, tak opisałem sytuację, jak wyglądało to zawarcie pierwszego małżeństwa. I kościół uznał, że jest ono zawarte nieważnie po prostu. I przez to otworzyła mi się droga do ponownego związku małżeńskiego z moją kochaną żoną. W zasadzie pierwszego. Zajęcie pierwszego, tak, tak. No i ja pamiętam, że długo nie mogliście mieć dzieci. Jak to było? Znaczy tak, w ogóle cała sprawa trwała 4,5 roku, więc dość sporo. I wtedy co? No jak żyliście jako para? No, myślę, że po Bożemu. więc... Po tym czasie, kiedy dostałem zgodę, bo też jeżeli unieważnienie było obustronne, więc ja też było stwierdzone, że ja
nie nadawałem się ja też jako do zawarcia małżeństwa ważnego, więc żeby zawrzeć drugi związek, musisz mieć zgodę biskupa, żeby zawrzeć kolejny. Więc to trwało też jakiś czas. I potem to było 2 tygodnie od przyznania, znaczy pozwolenia do ślubu. No i rzeczywiście 3 lata minęły. Chyba nie mieliśmy dzieci, ale potem Pan Bóg błogosławił bliźniętami od razu. Podwójnie. Tak, chłopiec i dziewczynka, kochane szkrabki. Nie wiem, czy... I co, mówili coś ludzie w trakcie tych 3 lat, że słuchaj, a może nie będziecie mieli dzieci? Jest to szczerze, jakoś specjalnie się tym nie martwiliśmy. Znamy, mieliśmy taką historię, jest historia szwagra, który po 15 latach urodziło się im dziecko. Więc wiedzieliśmy, że no to jeszcze... Jeszcze mamy trochę czasu. Więc no to też wielki cud. Też wymodlone dziecko, ale rzeczywiście tak to była chyba taka graniczna czasowa rama, że te 3 lata to może zaczniemy zobaczyć przyczyn, dlaczego tak nie jest. Ale a mógłbym to powiedzieć, ale to nie przejdzie. Dobra, no spoko. Ale no, nie musi. Nie musi. Ale nie musi być. Rzeczywiście, że to były bliźniaki, to też nie był przypadek, nie? I wcale niekoniecznie było takie pobożne i modlitewne, ale... No tak, ale no dobra. Też super. Naprawdę. Łaska buduje na naturze, pamiętaj. Tak. Czy masz jakąś odezwę na koniec do naszych słuchaczy? Odezwa. Piękny utwór. Tak. Reklama mała. Jeżeli miałbym cokolwiek dać siebie i serca dzisiaj tutaj, korzystając z tej okazji, no to poza taką właśnie zachętą, żeby iść i głosić tego, kogo poznaliśmy. Jak Słowo Boże mówi, że nie możemy nie mówić tego, czego dotykały nasze ręce, więc każdy ma jakąś historię z Panem Jezusem i może o niej głosić, może o niej mówić. Żadna historia nie jest za mała, ani za duża. Pan Bóg zna drogę i zna i przewidział cię do tego, żebyś głosił to, co ci dał. I On jest to w stanie pomnożyć. I nie jesteś za mały, nie jesteś za słaby. Nie masz żadnych braków do tego, żeby powiedzieć o Nim komukolwiek. Więc to jest taka moja zachęta dla każdego, żeby iść i dawać Jego obecność w nas. Amen. Amen. Niech tak się stanie. Dzięki Bożeju za przyjęcie zaproszenia, za bycie na werandzie. No i co? Widzimy się na spotkaniu. Do wtorku. No, do wtorku. A tymczasem dla was też mówię do poniedziałku, mam nadzieję. Dziękujemy wszystkim, którzy słuchają, podają dalej te treści, dzielą się tym. Dziękujemy za każde dobre słowo, za wsparcie też finansowe na Patronite, na konto fundacji. Dziękujemy Fundacji Służąc Życiu też za to, że nam pomaga robić ten program. Panu Łukaszowi za to, że dał nam miejsce i też firmie Hope, która ubrała prowadzącego i na kod na werandzie macie minus 10%. Tymczasem do usłyszenia już za tydzień o 6 rano w poniedziałek na werandzie podcast. Mam nadzieję powróci. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, 2 godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.